Nawrócenie kobiety. Oto zdarzenie opisane przez Lucję. W naszej miejscowości mieszkała kobieta, która gdy tylko nas dostrzegła, nie szczędziła nam wyzwisk. Pewnego dnia spotkaliśmy ją wracającą z gospody i ta biedna, umysłowo chora istota także tym razem nie powstrzymała się od obelg pod naszym adresem. Kiedy skończyła, Hiacynta powiedziała do mnie: musimy poprosić Matkę Bożą o nawrócenie tej kobiety i złożyć ofiarę w jej intencji. Popełnia tyle grzechów, że jeśli nie pójdzie do spowiedzi, czeka ją piekło. Kilka dni później biegliśmy blisko domu, w którym mieszkała. Hiacynta zatrzymała się wtedy nagle i zwracając się do nas zapytała: słuchajcie, to już jutro zobaczymy tę panią? No tak, słusznie, więc zakończmy już naszą zabawę. Niech będzie to naszą ofiarą za nawrócenie grzeszników. I nie bacząc, że ktoś może ją obserwować, Hiacynta wzniosła oczy i dłonie do nieba, odmawiając swoją modlitwę. Nieszczęsna kobieta zauważyła to, patrząc przez okno. Powiedziała później mojej mamie, że gest Hiacynty poruszył ją do tego stopnia, że nie potrzebuje już innych dowodów, aby uwierzyć, że wszystkie zdarzenia rzeczywiście miały miejsce. Od tego dnia nie tylko nas nie wyzywała, ale prosiła ciągle o wstawiennictwo Matki Bożej, aby uzyskać przebaczenie grzechów.